ekipa Saja, czyli Jerry, który no, samotnie sobie biega po mapie, lurkuje, daje grać czwórce jego kolegów i koleżanki, koleżance właściwie, czyli Shini. Ja jej zapowiedziałem, że jak zobaczę ją z P90, to będę bardzo nieprzyjemny, a tu proszę, Pago, w dobrej formie, Tom 2-2-3 z tymi dualami, ajajajajaj, tu nie ma wjazdu, Tom błyskawicznie powstrzymuje, to wejście zabraknie nieco skuteczności przy tym ostatnim fragu, ale... A tymczasem Testri, nieudana seria, tu jeszcze jest Bandura, Pago, dwa trafienia, wychyla Bandura, ale chyba nie widział rywala, Bandura z tym digielkiem i proszę, udało się, ale też Tomek był tam, gdzie być powinien. Pomaga cały czas Testri, Sayo mimo wszystko chce zaatakować, ale tu wychodzenie jako pierwszy niekoniecznie może być dobre, chociaż teraz szansa! Sayo jeden, drugi, co zrobili gracze CT? No to duże zaskoczenie, Pago, pestki na placu, to jest szansa, żeby ugrać rundę dla swojego zespołu, ale w końcu odpowiada Jerry. Dwójka zawodników po stronie CT, no takiej przewagi po stronie Terro jeszcze nie było. Tomek, co chciał zrobić? Powiem szczerze, nie wiem, ale... Zostawia Ginolda samego. Sayo już wraca pod BS górny. Ginold nie będzie mieć łatwiej rotacji od strony Ventów. I teraz plant. Ginold przed szansą. Tutaj plant na widoku, ale był Jerry, który pilnował, asekurował. Brakuje troszkę Jerry'ego. No oczywiście, dwoi się i troi. 7 eliminacji do tej pory, ale to jeszcze jest za mało. Schowany Bandura jest Testri i gra na kontakt Testriego, zdaje się Bandura. To będzie szansa, gdyby tylko teraz Testri przetrwał na swojej pozycji. Ojojoj, tarapaty wiedzą o nim na pewno. Co tu się dzieje, Bandura? Ależ dwa trafienia od Bandury. Czekał i się doczekał. Był to dobry moment, by w końcu zaatakować. No i nieporozumienie po stronie Terro. Jak to się stało, nie wiem, ale Bandura pokazuje, że na niego liczyć można. 7 fragów w tym momencie, a tymczasem plant od Michela, ale Mr. Ginold. Czyżby chcieli wracać w stronę rampy? Tak to wygląda, skoro Sayu zajął pozycję za Ventami. Ma całą rotację. Wystarczy się wstrzymać, a Bandura tarapaty, ale jest Testri. Znowu ten duet, możemy oglądać na rampie. Najczęściej widzimy właśnie ich w akcji, ale jest frag dla Michela i jest frag dla Shini. A Sayu cały czas w wentylacji i teraz niespodzianka, tego się Tomek nie spodziewał, tej informacji Tomek nie miał, a tu jeszcze Jerry sprawdzi plecy, zatem tylko Pago przy życiu. No, spróbuję Mateuszek odbić tę rundę, ale szanse są dość niewielkie i to nie będzie łatwa runda dla Pago, ten powolutku, chociaż dobra reakcja strony Pago. 3 zawodników przed nim, Shini schowana w okolicach rampy, Pago jeszcze się chwilę wstrzyma w poszukiwaniu rywala, ale na razie nic z tego. Gdzie jest bomba? Bomba na samym środku bombsite'u, ale sprytnie przebiega sobie Jerry, pilnując BS-a, tylko jednocześnie Pago, jak widać, nie chciał odbijać, widać, że szanse są raczej niewielkie. Och, Pago! Ale pesteczka od Mateusza. No i standardowo, skania muszą pójść. Ginold co chwilę się może mocno zdziwić, bo QLN czekał tuż za Ventami. Jerry dokłada eliminację, jeszcze jest Tomek, ale tu może być za chwilę niebezpiecznie. QLN blisko, Bandura z kolejnym fragiem, no i QLN zostaje nagle sam. Tomek nie miał tutaj łatwego zadania, kiedy tak na wrotkach wyjechał QLN, ale ten wciąż na tarciu, on jeszcze chce powalczyć w tej rundzie. Został mu Testri, ten, który do tej pory w klaczach radził sobie dobrze. Bomba na widoku, pytanie tylko skąd przyjdzie QLN. Ten oczywiście już na bombsite górnym, a Testri kombinuje, jak to rozegrać. Widać, że tutaj jest u Filipa troszkę stresu, że on nie do końca czuje, gdzie może być rywal. Widać, że ta myszka troszkę drży, że ten celownik cały czas się porusza, ale QLN, ależ teraz wystrzelił. Proszę bardzo, QLN. Tym samym zobaczmy, jest rush na rampę, no jakbym to przewidział, dokładnie o to chodzi, macie potwierdzenie moich słów. Testri jako pierwsze z tymi dualami, tu nie ma kalkulacji, tutaj jest po prostu szybki wjazd. QLN jednak z pierwszym fragiem, agresywnie Tom, QLN próbuje, ale już za plecami miał swojego rywala, chociaż to Tomek dokłada fraga. W ciemni jednak Jerry, to może być jego runda, sprytnie schowany. Tomek nie ma o tym zielonego pojęcia, plan w toku, ale Jerry już ostrzeli swojego rywala. Tam kolejny frag do zdobycia, Jerry znów trafia, Jerry po raz trzeci i tym samym domyka się runda. A terroryści zdaje się, że zbierają się do wejścia na BS górny. Takie mam wrażenie. Bandura już blisko. On jako entry fragger. Bandura, popatrzmy jakie tempo tego wjazdu. Ale powstrzymany przez Saja. On ma parcie Bandura, by atakować. No zresztą nie ma co się dziwić. Przecież były rugbysta. A tutaj zdziwiony QLN-ek. No, Pago sprytnie na rampie. Mamy jednak 3-2. Gdzie jest bomba? Ta została na kwadracie. A tutaj Tomek pilnuje paczki. Jerry trafiony, chociaż odwinął się solidnie i wszystko w rękach Saja. 34 HP na koncie. Już
Saju zaczyna pracować gdzieś w swojej głowie. Co tu zrobić? Jak się mogli ustawić rywale? Pago sprytnie od strony rampy, ale w stronę przybudówki. Saju w końcu ze skrótem drzwi i tu się może zdziwić, bo Tom po prostu na niego czekał. Kragiem Jerry. Ach, Tomek szybko odpowiada. Tomek cały czas w starciu z rywalem. Ach, tam przejście. W końcu frag jednak pada dla Ginolda, który asekurował i tym samym 3-2. QLN i Saju przy życiu. Już pod bombsite'em dolnym Ginold. Ach, przyspieszają terroryści. Saju na plecy. Czy zdążą? On wie, on słyszy, co się dzieje. O, do rampy już QLN, tylko że on też będzie nieco spóźniony. A Ginold chowa się w ciemni. To jest szansa na fraga. QLN z eliminacją. To jeszcze jest do ratowania, się wydaje. QLN gra na czas. Tu chce, by Saju miał okazję podejść nieco bliżej. Schowany testri, ale ta bomba leży w bombsite, więc to jest problem. Saju coraz bliżej, te drzwi zajęte. Chociaż ten smoke może Sajowi równie dobrze przeszkodzić. No ciekawe. Chce pójść po bombę testri, ale znajdzie w smoku. QLN już wie, co się dzieje. On jest coraz bliżej. Saju dobrze skanuje, ale bomba została podłożona. Ginold zostaje sam. No i teraz zastanawiają się gracze CT, co się wydarzyło. Ginold jeszcze ma chwilę, by poczekać. Saju, że on sprawdzi ciemnie. Ma palaka w swoich rękach, mimo wszystko ciemnie nie sprawdza. Spodziewał się, że na rampie jest rywal. Co się dzieje? Ginold, ależ cicho ciemny. Saju, celowany jednak. No i udało się trafić. Ale to naprawdę trzeba się mocno napracować. Zejście do Feniksa i tutaj dość gładkie. Dorzucony jeszcze smog, żeby mieć pewność, że się uda. Chociaż Saju już pilnuje tej pozycji. A Jerry stara się wejść na plecy i złapany Pago, do tego bomba wypada. Pago z bombą nie powinien iść jako ostatni. A teraz może i chwilę Jerry przypilnować. Jeszcze Saju z dwoma trafieniami na Feniksie. No teraz widać, że problemy mają zawodnicy. Terro, kolejny frag dla Jerry'ego. Tym samym runda dla Saja i spółki. Mądre zachowania. Ginold na plecach. Daje znać Ginold kolegom. Panowie, uważajcie, bo jest Jerry na plecach. Ginold nie chce oddawać strzału. Chce mieć pewność, że fraga zdobędzie. Bandura sprawdzi. Aj, Jerry jednak był szybszy, chociaż... No tu można było z tego wyciągnąć więcej. Mamy jednak 3-3. Silni P90 kontra Tom z Diglem. Aj, Silni leci, leci, leci! I doleciała, bo fraga. Ginold jednak agresywnie. Musi uważać na drzwi Silni. Dorzucony granata. Z P90 już przeładowanym. Och, teraz ten palak niepotrzebnie chyba wyciągnięty do tej walki, ale już z hangaru obijał Saju. Tutaj fantastyczny headshot trafiony Ginold przez wenty i tym samym mamy 2-1. QLN i Saju kontra Testri. A Testri chyba sam do końca nie wie, gdzie jest rywal. Teraz jednak podejście pod gniazdo wydaje się być dobrym pomysłem. Tutaj Saju nie zdąży się ustawić, by złapać rywala, także Testri podjął mądrą decyzję. Saju na pewno poczeka na swojego kolegę. Nie będzie chciał wychylać, chociaż ten coraz bliżej. QLN jako pierwszy z wentów i Saju wyczuł doskonały moment, by zaatakować. Chociaż teraz podejście pod rampę, 40 sekund, coraz mniej czasu. Tu jest QLN, ale on jest sam na rampie. Pago z AWP jako pierwszy, to będzie szansa. Pago kontra QLN, ależ ważne trafienie dla Mateusza Pongowskiego. I teraz przyspieszył. Wystrzelił jak rasowy napastnik do piłki. Teraz Mateusz Pongowski, by zająć bombsite dolny. Michel, oj, spóźniony. Bombsite dolny zajęty. Saju jeszcze walczy, jeszcze próbuje, robi co może. 15 sekund, Saju chciał bardzo, ale to jeszcze było za mało. Chociaż jest Jerry, smoke na niego, bomba podłożona. I to jest 3-2, Shini i Jerry. Co tu się dzieje? Shini na plecy z P90. To może być kluczowe starcie. Shini coraz bliżej, ale Tom doskonale przypilnował. No i Jerry nie miał tu już większych szans. 13-10, tak się kończy ta mapa. Żadnego smoke'a, jest flash, jest nade, no i Tomek gotowy do wyjścia, boi się o zawodnika na krzyżu, ale tam akurat nikogo nie ma. Tom tymczasem strzela prosto w głowę, QLN to zabolało i to solidnie. Terroryści zbierają się do wjazdu, trafiony jeden z zawodników, QLN cały czas chciał pomagać, ale nic z tego. No i robi nam się 4-4, no i Testri, to nie jest dobry moment na planta. Saju, szybki frag, ale to jeszcze jest za mało, 2-3, Tomek cały czas tańczy, frag... To by się przydało zdobyć. Michel pokazał się na moment. Plant już w toku. Nie, jeszcze fake. Jeszcze Tomek sprawdzi plecy. Szybki headshot. Tu kolejny dla Tomka czyżby. Oj, on zostaje sam, ależ tarapaty. Chowa się Michel w bombsite. Tomek już wie i Tomek to wszystko kończy. No kto jak nie Tomek? No a ekipa Pago już gotowa do wyjazdu na bombsite'a. Tu Saju filmuje wyjścia z domku. Ginol wcelowany, ale... Nie udało się nic tutaj zrobić, chociaż za chwilę wyjdzie Tomek, złapie timing, by dołożyć fraga. 4-4, chociaż QLN trafia na bombsite B, tam Pago chciał indywidualnie poszukać eliminacji. Trafienie też od Shini. No i znowu Tomek musi czyścić, chociaż tu wciąż schowany jeszcze jest Jerry, on się jeszcze nie pokazał.
Palak na krzyż, ale ten balkon niesprawdzony do końca. Och, ten timing będzie bardzo ważny. No Tom cały czas jakby czuł, że coś tu może być, ale Jerry, dobrze. No i to podejście domkiem na bombsite'a już w toku. Jeszcze dorzucony jest smoke przez Toma. Bandura za chwilę może zaskoczyć, ale to Saju był czujny. Chociaż do piasku już wyskakuje Pago. Ten wcelowany ze snajperką i Saju nie miał nic do powiedzenia. To jest 6-1. No bezradni. Bezradni są zupełnie gracze teamu Saju. Świetna gra ekipy Pago. To jest 3-1. No ale Pago, jak widać, kończy to, robisz to wszystko. Jest krótko Tomek ustawiony na blisko. Dobrze udało się trafić. Pago cały czas agresywnie. Zabrakło asekuracji od Ginolda. No i mamy Testriego samego. Tu już na blisko Saju. Testri sprytnie się tutaj skrada. I to może być szansa. Testri z eliminacją. Jerry też od banana. O, mnie udało się podnieść. Jednak środkiem. Co tu wymyślił Testri? A jednak do domku obiega Testri. No, to będzie spotkanie bardzo bliskie za moment. Jerry, sprawdzę sobie plecy. Testri, a jednak zaskoczony Jerry złapał dobry timing. Pago jeszcze wcelowany w mida. Tomek pilnujący dywanów. A i sprytnie ustawiony tak naprawdę. Teraz nikogo nie widzi na midzie. Sam się zastanawia, co tutaj właściwie się wydarzyło. Dwójka zawodników pod bombsite'em B. Tutaj Ginold razem z Bandurą, zdaje się. Duet Bungie na bombsite'cie B, ale tutaj nie ma wjazdu. Bardzo szybko Ginold wyjaśnia sprawę. Zresztą Bandura również. 2-5-7 na bombsite'cie B, jak widać, zrobiły robotę. Bandura kontra Shini. Ważny pojedynek, na pewno. Mam wrażenie, że oczami wyobraźni już mogłem sobie... Już mogłem zobaczyć reakcję Bandury, gdyby ten pojedynek z Shini przegrał. No, Tomek widział. Już chyba nie odpuści. Tomek chce pójść po tego fraga. Pesteczki, pesteczki. Przycelował i dokończył, moi drodzy. Ale faktycznie, ekipa Pago wygląda tutaj na papierze najlepiej. Na serwerze też. Także wydaje się, że już nic nie powstrzyma. Żadna siła nie powstrzyma, słuchajcie, teamu Pago przed zwycięstwem na tym turnieju. Bandura na środku. Och, niecelny strzał. No i będzie wejście do bombsite'u B, wydaje się. Frag dla Pago. Pago cały czas na tarciu. Pago już nie odpuści. Proszę bardzo, jakie trzy fragi. Saju pod bombsite'em B. Tutaj Ginold cały czas tańczy, walczy z Pawłem. No i czy Sajowi się w końcu uda, bo przecież przewaga po stronie CT. Oj, tarapaty jeszcze na plecach Jerry. Ginold chce uciec i to się powinno udać. Tak jest. Bomba już na plecach Jerry'ego, ależ Ginold teraz odpalił wrotki. Na tymczasem dwójka zawodników CT już agresywnie. On nie odpuści absolutnie. Testri z tymi dualami i to on dokończy, a więc runda pistoletowa dla teamu Pago. Trzy fragi Sajak do tej pory, Jerry dwa trafienia. Shini zaczyna nieźle, dwa trafienia na start. No ale pamiętajmy, że przede wszystkim liczą się fragi, liczą się... O! Liczył się przede wszystkim rundy, a teraz ważne trafienie jest 3-4, Bandura z eliminacją. Ważne trafienie, Bandura po raz kolejny, on tutaj się rozkręca, Bandura szedł po hat-tricka. Nie udało się kolejnego fraga dołożyć, a już wszystko jest jasne. Pago, czy Pago wyrzuciło z serwera, bo mam wrażenie, że się Pago w ogóle nie rusza. Co się dzieje, Pago dopiero teraz. Nie wiem, czy to szybka toaleta poszła. A i QLN, no i co teraz? Pago broi bombę na raz. O, QLN, jednak przez tego smoka i udało się takim rzutem na taśmę rundę jako wygrać. Flash od Toma, tam schowany był Jerry. Testri mimo wszystko nie chce wychylać, ale to już jest czas, to już jest ten moment. No w końcu musi trafić i tu nikogo więcej nie ma. Wszystko jest jasne, sprawdzili pozycję, mają info. Mimo wszystko Bandura dość agresywnie, to też dziwna decyzja, bym powiedział. Kiedy się tego powinni spodziewać? Shini z TP90, ależ teraz wjechała. No ciekawe, co Bandura powiedział po tym, co się wydarzyło. A to nie jest P90, tylko z Makiem 10 Shini tym razem. Gino to już jest blisko, to on z P90 z kolei. No i ten, dwa szybkie trafienia, kolejny zawodnik namierzony, to Tom nie daje szans rywalowi. Nie no, Rocky, u Saja jest jeszcze Jerry, który jest bardzo dobrym zawodnikiem na pewno. QLN też ma doświadczenie CS-owe. Oj, oj, Jerry, widzimy, jak teraz zamiata na środku. Ginold pilnuje sobie okna, chociaż Jerry sprytnie robi trochę przestrzeni pod bombsite'em, a Pago wypestkował jednak. O, przewaga jest. Jerry w stronę bombsite'u, a jest coraz bliżej. Mijanka z T-Stream. Tu może być niebezpiecznie. Testri, ach, poradził sobie, ale to przecież Jerry fragował do tej pory kilkukrotnie. Trzeci frag dla Jerry'ego. Jerry nawet może powalczyć o Ace'a. Sprytnie
Zrobił to Jerry. Rotacja pod bombside B, a więc jednak atakowany będzie Ginold. On wie o Jerrym, z pewnością słyszy też rampę. Ginold, fatalne pudło, no i jeszcze miał swoją już okazję. Ginold, co teraz zrobiła Shinny i co zrobił Michel? No więc wszystko w rękach Jerrego. 100 HP wciąż na koncie i teraz powalczy o Ace'a. Pago tuż, tuż na plecach. Jerry będzie mógł podkolać bombę. Nie ma pojęcia o tym, gdzie jest Pago. Ten też nieco się pogubił, mam wrażenie. No nie, coraz bliżej. Pago kontra Jerry. Och, to musi być ace dla Jerry'ego. On musi zostać bohaterem tej rundy. Nie widzę innej możliwości. Jerry z doskonale przymierzonym granatem i tym samym mamy ace. A więc jest 2-5, ale antyterroryści wciąż pieniądze oczywiście mają i tu już widzę, że Tomek się bierze do roboty, by jak najszybciej zająć pozycję pod bombsite. Ma na razie parak dorzucony. Bandura chciał skrócić, ale tu jest trzech zawodników. No i na bombsite B może mieć za chwilę kłopoty Ginold. Wrócił jednak Pago. Już gotowy do podjęcia walki. Smoke od Saja. Dorzucony flash i będą próbowali ze wszelką cenę dostać się tam do okna, zdaje się, ale ten granat bardzo bolesny i tu Pago już bardzo blisko, nie chce odpuścić, chce pójść po fragi. Sajo jednak doskonale zna Mateuszka i wie, do czego jest zdolny, także wyczekał, poczekał i to wystarczyłoby tego fraga zdobyć. Tom w dobrym momencie tutaj dołączył do kolegi. Frag dla Ginolda, ale to była tylko Shinny. Czyżby rotacja? Testri jest tutaj bardzo blisko. Testri, dobre skany wydawało się. No widać podejście, to mimo wszystko sprawdza środek, ale tam nikogo przecież nie ma, to jest wejście na bombsite ewidentnie. Cały czas żyje Testri, to najważniejsze, wciąż daje o sobie znać, Michel poszedł po tę eliminację. No i teraz szansa, ajajajajaj, Saju perfekcyjnie, Ginold zostaje sam, a ten od pleców, 20 sekund. Podkładana bomba. Ginold jednak od nogi. Ma chwilę czasu. To jest okazja, by zostać bohaterem tej rundy. Saju idzie właśnie pod niego i tu się za chwilę może mocno zdziwić. Ginold kontra Saju. Oj, oj, oj. Nie wiem, gdzie teraz celował Ginold, ale Saju wiedział, jak to wykorzystać. Wejście na bombset B. Tu jest Pago z MP9. Pago, szybka reakcja. Pago po raz kolejny. Byli pobijani terroryści. Dlatego Tom z eliminacją słyszał Saja, który rotował w stronę bombsite, bo tam leży bomba. Saju szybko podejść, agresywnie. Oj, teraz Pago może mieć kłopoty. Niezły nade, wydaje się. Bomba jeszcze nie podniesiona, talerz oczywiście przy jedynce. Ten się jeszcze wstrzyma. Kolejne granaty dorzucane na niego. No mach jeszcze czas, Paweł, ale dwóch rywali przed nim i to dwóch potężnych rywali. Saju kontra Pago i Tom. Tu będzie okazja, niezłe skany wydawało się, ale Tom 79 HP. Także popatrzmy, Jerry agresywnie, Tom przeskakuje i to będzie eliminacja dla Pago, który wychodził jako drugi, ale widzieliśmy, jak ważny był ten wyskok od Toma. Tą pierwszą pozycję przeskoczyć, by nie dać tej łatwej pestki dla rywala. Także jest przewaga 5-4. Trafiony bardzo ważny zawodnik po stronie TT. Walczy Shinny, obijała, chociaż to jeszcze jest troszkę za mało. Blisko Tom, i Tom ze spokojem to czyści. Walczył Saju, dwa trafienia dla niego. Pomoc od QLN-a w dobrym momencie. Oj, Saju po raz kolejny. Testri zostaje sam, ale przypilnowali tej pozycji. Dualki od Testrego tym razem. Nieskuteczny, piąty punkt dla Saju. Tymczasem Tom zdążył trafić. Saju podchodzi na blisko. Tom za chwilę może się zdziwić jednak tak agresywną grą Saja, który też już widzę zdenerwowany. Testri nie daje sobie rady i wszystko w rękach Ginolda. Jego pozycja zdaje się znana i już się tutaj szykuje Jerry. A właśnie, Jerry. Ale pamiętajmy, że Team Pago potrzebuje dwóch rund, żeby wygrać cały turniej. Pago z szybkim nade'em. Na razie nikt się nie pokazuje. Jest jednak Tom agresywnie. Ależ agresja, ale Toma, chociaż kule. No, troszkę oczywiście zbejtowana Shinny, ale ważne, że była odpowiedź. Trafiony też Bandura przez Michela, więc jest przewaga. Pago, dobra reakcja na odnodze. Trafiony Saju. Tam jeszcze był QLN. Ale zdaje się, że terroryści chcą przyspieszyć. Testri ma takie zadanie, by pokazać swojego rywala, mam wrażenie. Ginąd jeszcze pilnujący bombsite B. Tu Jerry, ależ festeczki od Pago. Wie już o przeciwniku. Pago, ależ niewiele brakuje Mateuszowi, by tego fraga zdobyć. Tylko, że bomba leży i to jest kłopot. Szukaj Pago, ale ta bomba jest na bombsite. Pago mówi, nie no, bomba wypadła poza mapę. A ta bomba leży w B-sie. I chyba chciał pójść po bombę Pago, bo Ginąd powiedział, no słuchaj, zająłem bombsite B. No i Ginold coraz bliżej. QLN schowany w smoku, no to ciekawy pomysł na pewno QLN-a. Teraz w tym grancie dymnym się schować chociaż na moment. Ale wiedzą, QLN przecież był na bombsite. Teraz szansa Pago! Po raz czwarty 12-7. Tym samym 5 punktów meczowych i turniejowych dla teamu Pago.
z dobrym nade'em, wydawało się. Trafionym chyba Jerry nade'em, ale wejście na bombset B, a tu Michel sam. Za daleko był Jerry w tej sytuacji, chociaż jeszcze jest eliminacja, jeszcze walczył, ale nawet Bandura teraz go trafia. Chociaż trafiony też Tom, no, teraz bez Toma i bez Pago sobie musi dojść ekipa Tero. To jest do zrobienia w takim razie. Teoretycznie najlepszych zawodników, zawodnicy CT już wyeliminowali. Agresywnie ustawiony Bandura, ten palak nieprzyjemny, Bandura agresywnie, Saju obijany, ale frag jest, Ginoldi, Destri, och, tu będzie niebezpiecznie. Defuse są po stronie, to najważniejsze, smoke jeszcze na paczkę. Brojona bomba na raz chyżby, tak to wygląda, QLN broi bombę, oj, spokojnie się to powinno udać zrobić, tak jest. A więcej fragów 28 Saju, naprawdę świetny mecz od Saja. Dwojcie i troje, by tutaj utrzymać drużynę w ryzach, ale... Prowadzący od Toma, już zajęta od nogi na blisko, Saju nieco wycofał defensywnie, tam wypchnięci zawodnicy CT. Maszyna została wezwana, oj, Michel, daje się złapać, bardzo łatwy frag dla Ginolda. I Jerry na plecach, ależ wyczuł moment, żeby skrócić. To się może bardzo źle skończyć dla ekipy, chociaż Ginold pilnuje. Ginold pilnuje tych pleców, ależ mądre zachowanie. Tylko czy to nie będzie za dużo zabawy? No, Mr. Ginold, to się może źle skończyć. No i właśnie, zginął Tom. Teraz przyspieszenie Shini. Chce zaatakować, ależ agresja ze strony Shini. Ej, co tu się dzieje? Ale to wszystko się...